Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Stary Kyoto i oczywiście Sekiro. I cóż, w dzisiejszym epizodzie chciałbym raz na zawsze zająć się starciem z, wiecie, wewnętrznym Genichiro. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W sumie nawet nie wiem, po co robię to wszystko, ale zobaczymy. Po ostatnich polowaniach na bezgłowych wydaje mi się, że jestem w stanie to zrobić. Teraz tylko, które to było? Zerwanie? Nie, zerwanie widzę, że będzie cięższe. Małpi strażnik, wielki Shinobi Sowa, prawdziwa mniszka, Genichiro droga Tomoe. To będzie łatwe. I coś jeszcze, czego nawet nie znam. Niestety podejrzewam, co to może być na bazie tego, co tutaj widać. Tu jest wewnętrzny Genichiro, to co tam... Mam nadzieję, że się mylę, żeby nie było. Może tam być wewnętrzny Ishin. Ale mniejsza z tym, rozpoczynamy ponownie na pełnicę siły. I zobaczymy, jak to dzisiaj pójdzie. I tak swoją drogą powiem szczerze, jest to pierwsze uruchomienie Sekiro na nowym sprzęcie, więc zobaczymy, czy jakoś wyjątkowo lepiej będzie to działało, czy gorzej, czy coś. I dobra, idziemy. I okej, jak jesteśmy już przy tym wszystkim, to teraz zaczynamy od czerwonego cukierka. Mógłbym zrobić niby ten, że tak nazwę, mroczny czerwony, ale aż tak pewien nie jestem swoich możliwości. Wiecie, unikania ciosów w ogóle, żeby używać tego, który zmniejsza mi życie o połowę. No właśnie, o tym mówię. Po prostu nie działam najlepiej unikanie. Wygląda się, że podkreślam w Sekiro bądź dalej nagram. Nie gram jakoś szczególnie regularnie. A to, że po prostu do niego wróciłem, wiecie, nie oznacza, że od razu już będę znowu... Może nie tyle co mistrzem, co będę ogarniał wszystko. A no tak, z czerwonym cukierkiem zwykłym na pewno pójdzie łatwiej. Nie mówię, że zdecydowanie łatwiej, ale łatwiej na pewno. Chociaż nie sądzę, żeby Giobu w ogóle miał sprawiać problemy. Jakieś większe oczywiście. Chyba, że się skupię za bardzo na gadaniu i za mało na biciu. Okej, cukierek niestety już zlazł. Okej. Przy okazji też przypomniał sobie jednej technice, jak się walczyło z panią Motyl, więc... Co? Co to za cios? Okej, mam wskrzeszenia na szczęście, ale... Właśnie o tym mówię. Że nawet w takich sytuacjach jak teraz robię oczywiste błędy, które mogą zadecydować o mojej śmierci, więc... Po prostu czerwone cukierki, te mocno czerwone, że tak nazwę, najgłupsze, co może być. Dobra. Może na NG+, czy coś, będę zmuszony z nich korzystać. Nie wiem, w jakichś sytuacjach, gdzie walczę z kimś, kto i tak będzie miał... Powiedzmy, nie miał właśnie na 2-3 ciosy, to wielkie wnioski nie zrobi. A w przypadku tej teraz walki z Giobu, no to... Jednak, no... Wolam polegać na bezpieczniejszych... Okej, udało się. Nie to? Dobra, w takim razie szurikiem przygotowany na starcie z motylkami i teraz tak. Jeszcze zanim oczywiście będzie bitwa, muszę zobaczyć, ile mam cukierków i czy jeśli przejdę, to wszystko będzie tyle samo. 13 plus 3, czy powinienem mieć 16. Jeśli łącznie będzie mniej niż 16, oznacza, że może odzyskuję dopiero po przejściu wszystkiego. A jeśli będzie 16, to odzyskałem już teraz, więc nawet nie ma co narzekać. Okej. I teraz wielka sprawa. Właśnie trzeba wielkie sprawdzenie. Aha, czyli odzyskuję, jeśli już, to po bitwie. Okej. Nie wiem, czy ta technika działa tak jak kiedyś. Dobra, działa. Nie aż tak dobrze jak kiedyś, mi się wydaje się, ale ważne, że działa jakkolwiek. A, przepraszam, wiecie co, może być kwestia tego, że nie miałem przyciska odpocznij, dlatego nie zyskałem tych wszystkich rzeczy. Może tak być, oczywiście.
Prawdopodobnie dlatego tak jest. Ale dobra, mniejsza z tym. No dobra. Dzisiaj nie jestem w nastroju, zdecydowanie. Tam sobie dzisiaj nie jest dzień, bardziej niż nie jestem w nastroju. Dobra. Oczywiście Shuriken nic nie zrobił. Po co miałby robić cokolwiek? Oczywiście zamiast skoczyć, to musiałbym to zrobić. Ja już widzę, jak wspaniale mi w tym chodzi. Nie, dzisiaj to pewnie się upokorzy na tym Genichiro bardziej niż cokolwiek innego. No, dobra, nie wierzę. Dobra, naprawdę nie wierzę, że to się stało. Też pewnie jestem po prostu trochę rozkojarzony, nie ukrywając. Ale dobra, teraz najważniejsza rzecz. Czy jest 16 cukierków? Jest. Czyli nie tracę wszystkiego, dobra. I w sumie spotkamy się już po walce z Giobu na spokojnie, pani Motyl ponownie, bo nie chcę wam teraz pokazywać tego, wiecie, wszystkiego po raz kolejny. Jeśli już, to tego będę pokazywał, jak bardzo nie umiem z Genichiro. Dobra, tak więc pora na kolejne starcie z panią Motyl. Tym razem nie będę może stosował żadnych dziwnych taktyk czy cukierków, po prostu skupię się na walce. Dobra. Dobra. Jest w miarę. Oczywiście gdyby Sekiro trafiał tam, gdzie chce, to byłoby jeszcze lepiej, ale... No nie oszukujmy się, może nie jest aż tak źle. Oczywiście. I po co miałby użyć shurikena, kiedy go o to proszę? Po co? Powiedzcie, po co w ogóle te shurikeny mam? Na pewno tylko po to, żeby sobie były. To z tego, że wciskam przycisk, zaatakuj nim, czy nie wiem, użyj cokolwiek. Nie. A nic po to, żeby były, nic więcej. Dobra. Ale spokojnie, dam radę. Musimy dać radę. Nie mogę tak pokazać, że nie umiem. Dobra. Dobra, na spokojnie. Dobra. Połowa walki już prawie za nami. Dajmy radę. Na drugą część postaram się ubrać oczywiście cukierki. Sam wyduchowienie, nie ma znaczenia co, ale wiecie, no rozumiecie, o co chodzi. Chociaż prędzej cukierku użyję niż wyduchowienie, bo jednak... Bądź co bądź cukierki, nie mogę symboli dusza. Tak, hehe, imponujący chłopcze i tak dalej. Dawaj tam czerwonego cukierka. Dobra, no zeskakuj szybciej, bo chcecie już posiekać. Okej. Nie wiem, czy jest jakaś taka, szczerze mówiąc, różnica wielka. A podejrzewam, że jeśli powinna być, to jest. Pomijając oczywiście kwestię, że na pewno musi być, bo... O, chwila. Chyba sobie coś przypomniałam właśnie istotnego. Malcontent. Dobra, dobrze, że sobie o tym przypomniałem. Chociaż nie, chyba nie działa. Czym na to, że to usuwa te widma czy coś. Ale nie, wygląda na to, że z tym widmami sobie nie radzi jakoś szczególnie. Dobra. Nie. Nie pokonasz mi tak łatwo. No i niestety zmarnowałem cukierka.
Nie wiem, czy w sumie lepszym wyborem nie byłyby cukierki defensywne, ale dobra. O prawdziwych potrzebach cukierków co pogadamy podczas starcia z Genichiro. No tutaj to wiecie. Mam tu dosłownie takie bossy, z jakimi się już mierzyłem. Nie wiem, czy są silniejsi pod jakimś względem, czy nie. Obstawiam, że jeśli już mogą mieć jakieś tam niewielkie bonusy, ale nie sądzę. Gdzie ja dostałem obrażenia za to, że zrobiłem ten cios? Co to miało być za kombos? Niech ktoś mi proszę powie, bo nawet nie wiem, co to miało przedstawić. Dobra. Okej, znowu cienie. Nie żeby coś, ale one groźne szczególnie nie są. No chyba, że nagle się rzucą na mnie wszystkie. To wtedy trochę gorzej. Mam nadzieję tylko, że odzyskam moje to wskrzeszenie na starcie z Genichiro. Dobra, teraz niestety motylki. Nie powinny być wielkim problemem, ale i tak lepiej być przygotowanym na wszystko. Dobra. Widać, że już jej pasek się zmienił kolorem. A to oznacza tylko tyle, że już albo jej się nie regeneruje, albo jak się regeneruje, to dużo wolniej. Dobra. Zaraz być po sprawie. Myślę w sumie, że tyle gram już w Sekiro, dalej jeszcze taka pani motyl potrafi sprawiać mu kłopoty i problemy. Chociaż mówię, to jest pewnie kwestia tego, tylko że po pierwsze mało kiedy gram, a jak już gram, to najczęściej po prostu właśnie i tak skupiam się bardziej na gadaniu niż na samym sobie graniu, więc jest jak jest. Dobra. Nawet nie wiem, co mam mówić. Poza tym rzeczywiście posążek, odpoczynek. Nie oddaję w takim razie wszystkiego od razu, dobra. No to w takim razie Genichiro. Na Genichiro ewentualnie to może się przydać. Nie wiem, czemu tak uważam, ale tak. I cukierki zdecydowanie na posturę. Ewentualnie na życie. Ale bardziej obstawiam te na posturę. Żeby można było lepiej parować jego ataki. No cóż, życzę szczęścia. Bo jeśli tego nie będzie, to już po mnie. I oczywiście zanim on zacznie jeszcze swój tekst, czy cokolwiek, trzeba szybko wziąć cukierka, to jest ten, tak? No, i właśnie to jest piękno tego cukierka. A zwiększony czas trwania zdecydowanie się przyda w starciu z nim. Tam w sumie zwiększony, ociek wydłużony. Dobra, jest chwila spokoju, to oczywiście trzeba wykorzystać to do... No oczywiście, bo jakby inaczej. Później może będą się zmienić cukierka na tego od życia bardziej niż od postury. Serio? Już się skończył? Ha. Zdecydowanie szybciej niż kojarzyłem. Dobra, trudno się mówi. Między fazami znowu aktywuje cukierka. Dobra. Udało się nadepnąć na jego ostrze. Właśnie pomiędzy fazami, no. Znaczy pomiędzy, wiecie, paskami życia. Już tak nazwę. Powiem szczerze, nawet nie są, nie wiem, czy uda mi się dojść do drugiej. No, jeśli tak dalej ma być, to niestety nie. Dobra. Druga część fazy pierwszej. Okej.
Dobra, szybko cukierek. Oczywiście jeszcze postury. Później niestety będę musiał cukierek życia, mi się wydaje, używać. Oczywiście. Załóż ten cukierek postury, to Sekiro jeszcze milion lat po tym, jak cukierek zostanie zaaplikowany, nie chce się ruszyć. No tak, blokada nie zadziałała. Straciłem już ostatnią okazję na wskrzeszenie. Nie uda mi się tracić. No i oczywiście Sekiro nie zrobił kontry, więc porażka. To widzimy się za chwilę na ponownym podejściu. Dobra, motylek pokonany po raz kolejny, tym razem Genshiro. I strategia będzie trochę zmieniona, tym razem cukierek rzucamy dopiero po zbiciu pierwszego paska. Wiem, że może to być nie najlepszy pomysł, ale wolę po prostu też się uczyć, wiecie, walczyć bez tego cukierka. Nie zawsze będę miał go pod ręką. Wybaczcie, że tak mało mówię, ale skupiam się po prostu na starciu. Spokojnie, dam radę. Dobra. Spokojnie. Zobaczcie, się będzie właśnie mało zero, ale skupiam się mocno na walce i chciałbym po prostu ją można nawet zaliczyć. Dobra. Dobra, połowa walki za nami. Chciałem sobie połowa pierwszej fali, ale okej. I teraz powiem wam szczerze, serio, wyciszę mikrofon, chcę się skupić na... po prostu na bitwie.
No i mamy trzecią część starcia. Najtrudniejszą. Ale mamy. No i stało się jak zwykle. Nie udało mi się odbić błyskawicy. No niestety, było blisko, ale zrobiłem parę błędów. A cóż, wiecie co, było blisko i czuję, że następne spotkanie z nim będzie już tym ostatnim. Jedne co mogę powiedzieć na obecny moment to to, że pomiędzy tym a następnym odcinkiem, bo tak właśnie w tym momencie kończymy, muszę, podkreślam, muszę przyinwestować mocno w ostatnie umiejętności, które mi pozostały do skompletowania wszystkiego. Nie mówię oczywiście o tym, co tutaj pokazuję teraz, ale przykładowo to może być przydatne, chociaż nie aż tak bardzo na bossów, a przede wszystkim na Genjiro to. Oczy Shinobi. Wiem, że zignorowałem to dosyć długo i w ogóle może niektórych dziwić, czemu nagle teraz, ale no zobaczcie, zwiększa obrażenie zadawane po sturze po wykonaniu udanej kontry Mikiri. Czuję, że to może być to, co właśnie mi pozwoli wygrać. Było blisko. I powiem szczerze, będę ćwiczył dużo, postaram się uzbierać właśnie to wszystko na następny raz. No i cóż, następny odcinek będzie tym, w którym pokonamy Genjiro. Albo jeśli nie będę potrafił sobie z nim poradzić, to widzimy się na live'ie i no cóż, będziemy już zaczynać NG+. A na obecny moment to tyle. Uczę tutaj się to właśnie biegu i ślizgu. No i do zobaczenia, jak już mówiłem, w następnym odcinku, bądź też transmisji na żywo. No i trzymajcie się po prostu. Hej, hej.